Cześć, witajcie. Dzisiaj trochę niecodzienny odcinek z pola ziemniaków, które właśnie robię obsypnikiem i szykuję do zabiegu herbicydowego preparatem Arkadę. Dzień zaczął się wcześnie, bo jak widzicie już trochę tego pola mam zrobionego. Ziemniaki zostały posadzone wczoraj, dzisiaj od rana idzie obsypnik. Dlaczego tak? No przede wszystkim dlatego, żeby ograniczyć maksymalnie parowanie wody. Nie pada już przeszło miesiąc, również w prognozie pogody do końca kwietnia nie zanosi się na cokolwiek. Tak więc trzeba oszczędzać wodę, poszykować pole na gotowo obsypnikiem, tak żeby można było zastosować herbicyd. Herbicyd Arkadę to jedna z fajniejszych rzeczy, jaką można zastosować w ziemniaku, bo formulacja płynna, także wygodne dawkowanie, zastosowanie przed lub powschodowe, komplet chwastów, zawiera w swoim składzie metrybuzynę, tak więc no, trzeba zwrócić uwagę na to, w jakich odmianach się go planuję zastosować, ale w wariancie przedwschodowym jest tutaj naprawdę dla większości odmian bezpieczny. W wariancie powschodowym trzeba dopasować dawkę do odmiany i też może być z powodzeniem stosowany. W naszym gospodarstwie herbicyd Arkadę jest już stosowany od ładnych kilku lat. Sprawdza się znakomicie, ziemniaki są czyste aż do zbioru. Jeden zabieg w dowolnym momencie, w zależności od roku, przedwschodowo, powschodowo. W ostatnich latach z racji narastającej suszy wiosennej jest to zabieg powschodowy, również w pełni skuteczny. O, szybki luk, co tam z tyłu się dzieje, a maszyna pracuje elegancko, wilgotność bardzo dobra. Redlinki bardzo ładnym, równym kształcie. Tak więc spełnia swoje zadanie. Koszt na hektar również konkurencyjny w porównaniu do tego, co by trzeba było wymieszać, nie wiem, z dwóch, z trzech, a może i z czterech innych tam herbicydów. Także polecam do zastosowania. Do zobaczenia w kolejnym materiale.